Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, mamy troszeczkę inne tło, a to dlatego, że będziemy się malować, a jak widzicie, światło naturalne jest bardzo ładne, więc postanowiłam to wykorzystać. I dziś wykonam taki prosty makijaż, nie obciążający za bardzo cery, bo ja też tak średnio się czuję, jestem troszeczkę przeziębiona, więc chciałabym, żebym wyglądała po prostu na bardziej zdrową, ale też żebym nie miała dużo po prostu tego podkładu i tych wszystkich rzeczy na twarzy. Będą tutaj też produkty, które będzie można kupić na promocji zbliżającej się w Rossmanie. Będzie to głównie produkty do twarzy. Oczy wykonam paletką Makeup Revolution, ale osobne filmiki na temat tego, co warto kupić w Rossmanie podczas tej promocji na kosmetyki, na pewno się pojawią, więc subskrybujcie i bądźcie koniecznie na bieżąco. Bądźcie też na bieżąco tutaj na moim Instagramie, no bo tam codziennie jestem i jeśli są jakieś nowości, no to tam dowiecie się o tym pierwsze. No dobra, a teraz przechodzimy do działania. Na twarzy mam już krem. Mam krem z L'Oreala nawilżający, a na to mam jeszcze krem z Taupe. A pod oczami Surf, krem pod oczy kolagenowy. I to, od czego zacznę, to baza. Ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdza. To jest baza z L'Oreala, ta Invisible. I ona jest dostępna w Rossmanie. Około 40 zł chyba kosztuje, ale jeśli chcecie ją znaleźć taniej, to wiecie gdzie. Joka. Ona jest bardzo rzadka. Już Wam pokażę, widzicie? Ona ma taką rzadką konsystencję. Jest zielona i naprawdę fajnie się sprawdza. Mam wrażenie, że ona ma lekko rozświetlający efekt. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo fajnie utrzymuje się na niej makijaż. Podkład jest prawie w stanie nienaruszony przez te 6-8 godzin. Okej. Ja ją tak rozprowadzam prawie po całej twarzy, nie idę po policzkach i lekko wklepuję. Ona bardzo szybko się wchłania, więc to jest plus, jeśli wykonujecie szybki makijaż rano. Dobra, teraz moja gąbka Blended. Już kolejna i dwa podkłady, które, znaczy jeden podkład w długoodcieniach, który na pewno musicie kupić podczas promocji w Rossmanie. To jest oczywiście Eveline Liquid Control. Ja mam w odcieniu T2, mam jeszcze inne odcienie, mam w odcieniu 0,15 i 0,05. Ten 0,05 jest fajny na zimę. No latem, kiedy troszeczkę się opaliłam, ta 0,15 była fajna. A teraz jest taki okres, w którym mieszam oba. On jest bardzo rzadki, on ma pipetę, jest bardzo, bardzo rzadki, właśnie miałam w formie pipety i mieszam sobie te dwa odcienie. Bardzo lubię ten podkład, on ma, ten 005 mi się w ogóle już kończy, więc Rossmanie przybędę. Dobra, już sobie tutaj pomieszam. Tak to wygląda, wielka biała plama i nakładam na twarz. Jego krycie możemy spokojnie budować. A im bardziej będziecie przykładne i im dłużej będziecie stemplować ten podkład, tym bardziej on Wam się odwdzięczy w ciągu dnia, tym jak będzie wyglądał na twarzy. Dobra, podkład mamy już nałożony. Teraz przyszedł czas na korektory. I tutaj mam dwa korektory, takie drogeryjne właśnie z Rossmana, które bardzo lubię. To kultowy, to jest kultowy, kiedy pojawił się Tarte Shape Tape, to jest Liquid Camouflage z Lovely. 13 zł, naprawdę bardzo go lubię, bardzo często go stosuję. A tutaj drugi, troszeczkę w innej formie i w innej cenie, bo jest droższy. I tutaj jest Blur the Line i to jest bardzo ciekawy korektor. On jest w formie sztyftu, ale on jest bardzo, ma bardzo kremową konsystencję i też fajnie sprawdza się do takich codziennych makijaży. To już zależy od Was, czy potrzebujecie większego krycia, czy troszkę mniejszego. Ja sobie dzisiaj użyję tego Liquid Camouflage'a.
Nie nakładam go też dużo, chociaż moje cienie pod oczami dzisiaj wskazują na to, że powinnam go nałożyć troszeczkę więcej. Ale nie. Będę twarda i rozprowadzam jak zawsze palcem. Nie wiem dlaczego, ale korektory wolę rozprowadzać palcem jak podkłady. Zawsze gąbeczką. Kiedy zawsze jak pędzelem, to korektory palcem. Chociaż nie mówię, czasem rozprowadzam gąbeczką, ale wtedy mam wrażenie, że po prostu osiągam mniejsze krycie. A dzisiaj na tym kryciu mi zależy. I wklepujemy. Bazę mamy wykonaną, to teraz wypadałoby to troszeczkę przypudrować. Ja pudruję zawsze właśnie korektor pod oczami, żeby on mi się nie ruszał. Twarz rzadko pudruję, szczerze mówiąc, bo ja mam suchą cerę i ona mi się nie wyświeca za bardzo w ciągu dnia. Dobra, ale już to otworzyłam bardzo mądrze. Czym przypudruję sobie okolice pod oczami? Oczywiście Vibo, ten puder ryżowy. On znakomicie sprawdza się do bakingu, więc również ja go w takiej postaci wykorzystam. Troszeczkę mi się tutaj zaczął wysypywać. To jest jedyna wada tych pudrów sypkich. To mnie troszeczkę od niego odstrasza. Mam taki pędzel z AliExpress. Nadmiar strzepnę i po prostu utrwalę. Delikatnie, bo też nie chcę za bardzo osiągnąć efektu maski. Okay. To nie będzie taki, wiecie, baking, że ja będę biała. Tylko po prostu delikatnie utrwalam. Światło na barwie. Żeby on się po prostu w ciągu dnia nie przemieszczał. Szybko i bezproblemowo. Dobra. I teraz tak, wykonturuję sobie twarz. Będę używać tego produktu z Eveline, Contour Sensation. Ale też fajny jest ten produkt z Vibo, to trio do konturowania, jeśli macie mniejszy budżet. I z tej paletki użyję sobie tylko bronzera, bo rozświetlacz będzie inny. Chociaż ten też jest fajny, ale ma takie różowe bardziej tony, jeśli widzicie. Tutaj jest właśnie ten rozświetlacz, jest taki bardziej różowy, więc jeśli wolicie taki róż z rozświetlaczem dwa w jednym, no to tak. Ale ja się dzisiaj zrobię na chłodno. Ale najpierw sobie dodam trochę koloru. Uważajcie, bo ten bronzer, on jest dość napigmentowany i troszkę się sypie, więc żeby sobie za bardzo nie zrobić krzywdy za szybko, no to... O Jezu, jestem tutaj taka biała, a to jest takie ciemne. Nie jestem w rzeczywistości taka biała. Dlaczego tak? A pędzel, którego używam, pochodzi z AliExpress, ale do złudzenia przypomina Real Techniques. I daję sobie też po czole, bo jak widzicie, moje czoło jest dość pokaźne. Zmniejszmy je sobie troszeczkę optycznie. Opalmy je, ocieprymy. Czekajcie, jak was troszeczkę przyciemnia. Zrobię tak. Może te odcienie będą bardziej oddane. Dobra. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że to konturowanie wy widzicie, ono jest bardzo delikatne, bo też na co dzień jakoś się nie przyciemniam. Ale teraz będziemy się rozświetlać, to robię zawsze. I mam tutaj moją miłość, czyli ten L'Oreal. To jest ten rozświetlacz Glow Mon Amour. On jest w płynie, ale jest też paletka. Paletka też jest świetna, ale ja wolę to.
tańszy odpowiednik, może nie tyle odpowiednik, co tańszy zamiennik, ciut gorszy, muszę przyznać. Jak widzicie, inny kolor to będzie, to jest Eveline. Jak widzicie, ten jest, ma bardziej złote tony, ten L'Oreal, a ten Eveline jest taki różowy. Nie wiem, czy mi się to tutaj sfokusuje. Dlaczego się nie fokusujesz? Powinieneś. O, tak. Tak to wygląda. I ja tego dzisiaj użyję tego. Mam wrażenie, że to jest nie do wykończenia produkt, bo tego naprawdę schodzi kropelka. On ma dość taką olejową konsystencję. Taki tłusty troszeczkę jest. Mi to totalnie nie przeszkadza, jak wiecie. Ja sobie i tak go nakładam na nieprzepudrowaną twarz, więc on mi krzywdy nie zrobi. I nakładam go najpierw na dłoń, i potem z dłoni wędruję na kości. Widzicie? Błyszczy się. I z drugiej strony. Uhuhu. Ja to bardzo lubię, taki błysk. I troszeczkę na czubek nosa. Oj, trochę mi nie wyszło za dużo. Na czubek nosa. I tutaj na uko. Przez to, że on ma taką dość tłustą konsystencję, on fajnie się rozprowadza i właśnie daje taki efekt tafli. Nie byłabym sobą jednak, jeśli nie zwiększyłabym i nie spotęgowałabym tego efektu. I do tego celu właśnie użyję tą paletkę z L'Oreala i pojadę trochę po całości i zabiorę sobie, oj, będziecie to widzieć, ten holo, ten pierwszy, pomieszam z tym drugim, bo chcę, żeby on był bardziej taki chłodny. Oczywiście ja zawsze nadmiar strzepuję i nakładam. To jest moc. I z drugiej strony nie wiem dlaczego, ale ta strona zawsze bardziej mi się wyświeca, jakby bardziej widzę na niej efekt, przez to też, że nałożyłam ten rozświetlacz pudrowy, boże, płynny, to który ma dość tłustą konsystencję, to fajnie mi się ten rozświetlacz kremowy na nim po prostu przykleja. Zbliżę się, o. Przez to, że wzięłam ten taki holo trochę odcień, ja wam pokażę zaraz, o. On tak wygląda na palcu, to ten błysk jest taki chłodny. Dobra. On tak wygląda, ten holo. Czy wy go zobaczycie? Coś mówi, o. Tak na dłoni. Tak na twarzy. Jeśli chcecie, żeby ten efekt był trochę mniejszy, to biorę po prostu duży pędzel i troszeczkę sobie to rozblendowywuję. No dobra, twarz skończona. Teraz przejdźmy może do brwi. Do brwi produkt, który znajdziecie też w Rossmanie, który jest spoko. To jest ta paletka z Eveline. Nie wiem, czy to tutaj sfokusuje dziś. O, tak ona wygląda. Ona ma w środku dwa odcienie i taki wosk. Ja użyję tego, pomieszam ten ciemniejszy z tym jaśniejszym odcieniem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ojoj, uwaga, uwaga. Ale najpierw sobie je lekko przeczeszę i myślę, że troszeczkę też przyspieszę ten proces malowania brwi. No dobra, brwi są gotowe. Jak widzicie, różnica nie jest zbyt duża. Powiem wam szczerze, że spoko jest ta paletka, ale ostatnio testuję produkty do brwi i zdecydowanie lepiej używa mi się produktów kremowych. Jestem też zakochana w tej pomadzie z Belle,
którą znajdziecie teraz w Biedronkach. Ona kosztuje 10 zł, naprawdę znakomita. Ja mam ten odcień brunet i jest idealny, no ale dzisiaj mam ten, więc wygląda to tak. No i teraz może makijaż oczu. Makijaż oczu będzie mega prosty. Pewnie użyję tutaj 2 odcieni, 3. I paletka Make Up Revolution Violet. To nie jest odpowiednik tej Norwiny, która wyszła z Anastazji, ponieważ te paletki nie mogłyby być jakby odpowiednik, ta paletka nie mogłaby być odpowiednikiem tamtej, ponieważ one wyszły w miarę w jednym czasie, więc nie mieliby się na czym wzorować. Poza tym w tej paletce jest zdecydowanie więcej odcieni niż w Norwinie. I tutaj już Wam mówię, znajdziecie 7 odcieni połyskujących i 11 matów, czyli razem mam tutaj 18 odcieni. Jak widzicie, one są... Ja ją zakryję. O! One są bardzo fioletowo, ciepłe, fajne na jesień. Ale ja zrobię sobie dzisiaj taki bardzo basicowy makijaż. I do tego celu użyję tego najjaśniejszego cienia. Reveal się nazywa. Te cienie dość sporo się kruszą. Już Wam pokażę, bo tutaj ogarnęłam tą, widzicie? Kruszą się, czy sypią się dość pokaźnie, ale nie zmienia to faktu, że one nie kruszą się, nie sypią i nie pozostają na buzi, więc to jest spoko. Słuchajcie, musiała paść mi bateria, ale już jesteśmy cali zdrowi. Skończyłam na tym, że mam ujednoliconą powiekę i teraz pędzelkiem z Hulu Brushes będę sobie lekko tylko definiować zewnętrzny kącik i załamanie, żeby wyglądać w miarę jak człowiek. I do tego wykorzystam te 2 odcienie. Zmieszam je sobie. To jest Contour i Idnolize. Błagam Was, każcie mi tego czytać. Dobra. On jest dość duży, ten pędzelek, więc ja sobie tylko taką smugę chcę zrobić koloru. Ale pojadę po całości. Chciałabym też, żeby ten makijaż był lekko rozświetlony, więc na całą powiekę nałożę jakiś tutaj trochę jaśniejszy może, błyszczący, chociaż w tej palecie, jak widzicie, nie ma nic jasnego, błyszczącego. Jedyne co, to może to, a reszta to fiolety, które słyszałam, że tak średnio przenoszą się z paletki na oko. Ja też nagrałam filmik i bardziej podobało mi się, jak przenosiły się przez pędzelek niż oko powieka, ale niż palec powieka, ale no nie wiem, każdy chyba ma inny gust i inny sposób. Nie było tragedii, ale też szału nie było. Dobra. Podkreślony. I teraz biorę sobie ten jasny tylko, ten. I tak sobie maczam lekko i przejeżdżam po dolnej powiece, ale bardzo delikatnie, też przy linii rzęs. To lekko podkreśla już oko, ale robi też taką smugę, nie macie takiego odcięcia i to jest takie bardziej jednolite. Tak właśnie myślę. Teraz takim mniejszym pędzelkiem, to mamy Hakuro, numerek H80. Troszeczkę sobie tylko przyciemnię ten obszar tym odcieniem, zewnętrzny kącik tym odcieniem, ale minimalnie. Nie wiem, czy to widzicie. O, widzicie? To jest po prostu muśnięcie. Nie mam zamiaru robić sobie tutaj jakiś wydziwiasu. Włączę po prostu z tym odcieniem, który nakładałam wcześniej. I tak to wygląda. Dobra, teraz
Widzicie, wzięłam ten odcień na palec. Wygląda on tak. On mi trochę takie różowe tony podchodzi. Teraz tutaj troszeczkę zasłodczuję. Widzicie? On tak wygląda. Ale mi się ten nos świeci normalnie jak Rudolfowi. Patrę, wysadziłam. Ja sobie to nałożę na środek powieki. Widzicie? Z palca to się w ogóle nie transferuje na powiekę. Tu wszystko zostaje na palcu. Więc należy zmienić metodę. Mam tutaj taki syntetyczny pędzelek. Spróbujemy tak. O! Syntetycznym już coś na powiece się pojawia. Myślę, że może jak go zmoczę, jeszcze będzie lepiej. A zmoczyć go mogę tym fikserem z Bielendy. Mam go, ale poluję na ten z Golden Rose. Ale jeśli chcecie, będziecie coś kupować na tej promocji w Rosku, to ten jest spoko. Nie narzekam. Dobra, to nakładam go na mokro. O! Dobra, teraz coś jest. Widzicie? Coś nam się tu błyszczy. I dajemy na drugą. Oj. Sobie patrzę w lusterko obok. Cokolwiek tu się dzieje. Coś się dzieje, ale... Nie wiem, czy to zobaczycie. Mogę was zawsze przybliżyć. Lekki błysk. Dobra, no to oczy mamy ready. Teraz należy je wytuszować rzęsy. Do tuszowania rzęs mam zawsze dwa produkty, czyli zawsze odżywkę i zawsze jakiś tusz do rzęs. Odżywka to jest zawsze Eveline. Tym razem mam tą Advanced Volumiere. W Rosku ją znajdziecie. Pewnie przy tej promocji październikowej kupię sobie tą czarną, no bo ja ich używam naprzemiennie. Nie widzę różnic, nie widzę jakby efektów w działaniu jako serum, ale widzę efekty w tym jako nakładanie ją jako baza pod tusz do rzęs. A tusze do rzęs, jakie bardzo lubię ostatnio, no to oczywiście niezastąpiony Eveline. To jest Volumix Fiberlast. Mam też tą wersję Rose Gold. No i ostatnio się polubiłam też z tym Total Temptation, jest w ulubieńcach. Jeśli chcecie trochę więcej o nim usłyszeć, no to zapraszam was. Tutaj wam wyjedzie karta. Dobra, nakładam bazę. Słuchajcie, może ja wytuszuję rzęsy i do was wrócę, bo to trochę potrwa. Ok, rzęsy pomalowane. No i co? Pozostały nam jeszcze usta, a na usta powędruje bardzo taka żywa pomadka. Może będę wyglądać trochę bardziej zdrowo. To jest Rimmel Stay Matte i mój odcień to jest Heartbreak 820. Jest piękny zoom. To co ja nakładam ją na usta. Już wam pokażę, jaki ona ma aplikator, bo bardzo lubię ten aplikator. On jest taki pod kątem, ścięty. O, widzicie, wyprofilowany. Jest dość wąski, precyzyjny. Bardzo fajnie maluje się tym produktem usta. Szybko, co najważniejsze. Więc co? Maluję i już do was wracam. Usta pomalowane. Od razu wygląda to lepiej i makijaż wydaje się bardziej taki spójny, dokończony.
Mam nadzieję, że taki krótki tutorial Wam się spodobał. Dajcie mi znać, jak Wam się w ogóle podoba ten makijaż, które produkty kupicie w Rossmanie, no bo przecież promocja zaczyna się już niedługo. Pewnie listy bardzo skrzętnie są robione, a budżet jest kalkulowany, więc dajcie mi koniecznie znać. Ja Was zapraszam na moje kolejne filmiki i na te poprzednie. Subskrybujcie, będzie mi mega miło. Zapraszam Was również na Instagrama i na bloga. Buziaki! Pa!